Cześć, witam was w ostatnim już odcinku z Half-Life'a. Jest to rozdział 11, nazywa się Punkt Wyjścia. Lecimy, nie? Lecimy do drzwi. Wow. Tu mamy iść, nie? Tutaj są drzwi z klamką. Okej, ktoś idzie na górę. Ale my sobie wejdziemy na dół. Oczywiście nie przejdziemy tędy. Walnij jeszcze raz, żeby rozwalić tą ścianę, bo nie mam jak przejść. Ej. Rypniesz? Rypniesz chyba, nie? A może i nie? Mogę się wrócić? No już nie. Dobra, poradziłem sobie. Siedzi z kalkulatorem. O, nic. O, zniknął ci ten kalkulator. Trudno. Tam mamy iść. Ale zajrzyjmy sobie tutaj. Oczywiście pusto. Max Vis. Ohoho. Okej. Ej, musimy ewidentnie tędy przejść. Co się stało? Kurczę. Nie no, co jest? Znowu mnie cofnęło na sam dół. No i kuźwa. No i widzicie, co się dzieje. Nie wiem, co jest. Ewidentnie. O. Kurczę, trzeba było tak od razu. Ewidentnie na to nie można było stąpnąć. Dobra. O, idziemy dalej. Jesteśmy na suficie. Stoimy na suficie. Oho. Dobre.
Dobra. Plakaty na odwrót. Tu zajrzyjmy. O. Wow, ale żem się kurczę zląkł. O, jak się unosi. Schodzimy, nie? Bum, szakalaka. Myślałem, że nie będziemy mogli tego otworzyć. Gdzie tak patrzysz? Słyszę kombinat tam. Nawet go widzę. To jeszcze nie koniec walki z nimi. A nie będzie jakaś długa. Okej, jesteśmy w łazience. Mieszkanie w lustrzanym odbiciu. Z lustrzanym odbiciem. No i co mamy tu zrobić? Wow. Fajny efekt. Niesamowicie to wygląda w goglach. Wszystko co ruchome wyleciało. O, tam iść, nie? Tak. To jest taki myk, że będziemy mogli do nich strzelać tym. Ale to chyba muszę posilić, tak. Wow. Ja bym sobie granat rzucili. Dobra, ja się zapiszę. Apteczki widzę. No, trochę obrywałem. Gdzieś rzucił ten granat.
Jeszcze nie koniec. Napiszę mi się. Kurczę, nie trafiłem. No ja pierdyle. Nie wiem dlaczego, ale nie mogłem rzucić. No i tak mamy saving, więc dobrze, że to zrobiłem. No i teraz oberwałeś. Nie ma tu gdzieś jeszcze apteczki. Wow. Nie no, to jest jaj. Który to strzela? Jesteś tam granaty. Wyrwiesz? Nie. Dobra, rypniemy sobie kolejny sejwik. Bo można tu zginąć. O! No i nie trafiłem go. To mi przeszkadza. Dobra, oberwał. Granat. Mu się odbezpieczył. Okej. Okay. Na spokojnie save. Są tu jeszcze te? O! Kolejna ta. Tu się zamknęło. Tu jest jeden. Tu są kolejne. Dobra. Może weźmy drugi. Tutaj też są. Tu mam iść. Musimy to zasilić. Kurczę i ten. Jak zasiliłem, znikły. O, tu mamy tą. Robaka. Ale trafiłem. Dobra, bierzemy granaty. Jest... wow, ale mnie... Kurczę, latają te granaty. Idzie, musimy stąd spierniczać. O! Dobra, prawie pełne. Ale granat. I kolejne. Pod nogi. Tak pod nogi. Dobra, oberwał. Okej. Okay. Nie ma tu granatów? Tutaj widzę. Chodź.
O, zasila się ten. Zajebioda. Nie to. Prawie nie mam energii. O, myślałem, że... Kurczę. A, Boże, zginąłem. Ciężko trafić sobie ręki. Ale tutaj sobie robiłem zaraz, więc... No problemo. Trafiłem. Poczekajcie. Kurczę, odbezpieczyłem go. Ciągle. O nie. Schowajmy je sobie. Się sprzedadzą. Wiecie co? Daliśmy tę apteczkę. Przerzucić na tą rękę nie mogę. Wow. Zajebiście wygląda. No, zabrali nam wszystko. Wczytywanie. Okej. Tak, to już sama końcówka. No i to zrobili. Ciekawe kto to. Let's get you out of this thing. Siemanko. Impressive work, Miss Vance. Gordon Freeman? Gordon Freeman. Miss Vance, you wouldn't need all that to imprison Gordon Freeman. So, who are you?
Perhaps what I am is not as important as what I can offer you in exchange for coming all this way. Some believe the fate of our worlds is inflexible. My employers disagree. They authorize me to nudge things in a particular direction from time to time. What would you want nudged, Ms. Vance? The Combine off Earth. I want the Combine off Earth. That would be a considerably large nudge. Too large, given the interests of my employers. Well, you asked. What if I could offer you something you don't know you want? Mogę to? Mogę. O. Dad? Dad? What? Is that me? What is this? What's happening? We are in the future. This is the moment where you watch your father die. Unless... What? Unless what? Unless... You were to take matters into your own hands. Release your father, Ms. Vance. As a consequence of your action, this entity will continue, and this entity will not. Right. So he's okay, right? He lives. My dad lives. You are aware that you've proven yourself to be of extraordinary value. A previous hire has been unable or unwilling to perform the tasks laid before him. We have struggled to find a suitable replacement until now. No! I just want to go home. Send me home! I'm afraid you misunderstand the situation, Ms. Vance. Wait! Hey, wait! 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 Ha, ciekawe, nie? Teraz mamy napisy, one nie będą długo trwały. Nie przerywam w tym miejscu, ponieważ jeszcze na sam koniec będzie pewna wstawka. Obejrzymy ją sobie. Generalnie liczę na kontynuację. Chciałbym, żeby powstała druga część Half-Life Alyx. Mam nadzieję, że kiedyś Valve się na to zdecyduje.
Tak szukam, czy są jakieś polskie nazwiska. Zabecki, Sean Zabecki. Brzmi polsko. W sensie, że nazwisko. Dodatkowy rozwój. She's gone, Gordon. She's gone. Son of a bitch, it has unforeseen consequences. I knew it. When I get my hands on him, I'm gonna kill him. No. Oh, wow, tego nam właśnie brakowało. Firefly Alyx. We got what to do. Dzięki. No i dobra, nie? To by było na tyle. To jest samo zakończenie. No i tak, zapraszam was. Właściwie zapraszam was na kolejną serię. Będzie ona z Horizon Call of the Mountain. Coś mi... Okej, złapało. Już niebawem pojawi się na kanale. A was zachęcam do subskrypcji, lajkowania i zostawiania komentarzy, nie? Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.